przechodzimy do kolejnego punktu, to jest punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zadań remontowych placówek oświatowych na terenie dzielnicy 14 Krzyżyny w 2012 roku. No, drodzy Państwo, tutaj pozwolę sobie w kilku zdaniach więcej opowiedzieć o tym projekcie uchwały, bo no, jest tutaj dosyć niespotykana sytuacja. Drodzy Państwo, jak pamiętacie, w sierpniu podjęliśmy taką uchwałę, żeby środki, które pozostały po rozstrzygnięciach z przetargu w zakresie remontów placówek oświatowych, przeznaczyć na wskazane przez nas zadania. Chodziło o to, że z takim wnioskiem wystąpił Zespół Ekonomiki Oświaty, że zostaną środki, że będzie taka możliwość. Stąd też my, aby te środki nam nie przepadły, podjęliśmy stosowną uchwałę. Wskazywaliśmy te zadania, których zakres był możliwy do sfinansowania w ramach tych środków, które pozostaną. Natomiast niedawno dostaliśmy informację Zespołu Ekonomiki i Oświaty z prośbą o zajęcie stanowiska w takiej oto kwestii. Czy wyrażamy zgodę na to, aby te zadania, które wskazaliśmy jako do realizacji z tych środków, które pozostały, obciążyły nasz budżet na 2013 rok. A więc to, co miało zostać zrealizowane z naszych środków pozostałych, obciążyłoby nasz budżet, co by oznaczało, że te środki w tym roku przepadną. One czy tak niestety przepadną, no bo już nie ma możliwości wykonania innego ruchu, natomiast uznaliśmy jako zarząd, że te zadania, które wskazaliśmy, to nie były zadania priorytetowe, w sensie najpilniejsze potrzeby remontowe poszczególnych placówek oświatowych, tylko to były zadania, które wskazaliśmy kierując się tym kryterium, że pozostałe środki w takiej wysokości umożliwiłyby na ich realizację. Dlatego też jako zarząd przygotowaliśmy projekt uchwały, w którym wyrażamy nasze stanowisko w takim sensie negatywnym, a więc nie wyrażamy zgody na to, aby te remonty zostały przeprowadzone z naszych środków w 2013 roku, no bo tutaj Urząd Miasta nie robi nam żadnej łaski, robiąc remonty w tym roku za nasze środki z przyszłego roku. To również możemy sobie zrobić tyle, że w przyszłym roku, a nie są to remonty tak bardzo potrzebne, tak bardzo pilne na chwilę obecną. Stąd też przygotowaliśmy jako zarząd taki projekt uchwały. Czy Komisja Edukacji opiniowała ten projekt uchwały? Tak. Jaka opinia, panie przewodniczący? Jest bezsensowne, żeby wykorzystać środki na przyszły rok. Jeżeli to robimy z tego roku, to owszem, ale nie przyszłoroczne. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. W związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Ktoś z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę w sprawie zadań remontowych w placówkach oświatowych.